Dzień dobry, witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i zapraszam na studium Biblii, pierwsze studium Biblii z cyklu w Tyglu z Chrystusem. Dzisiejsze studium zatytułowane Tygiel Pasterza. Ja mam na imię Remigiusz. Ze mną są dzisiaj Anna, Julian i Estera. Zaczniemy dzisiejsze studium, dzisiejszą dyskusję modlitwą. Dobry nasz ojcze. Z całego serca chcemy podziękować Tobie za kolejne studium Biblijne. Za nowy kwartał. Proszę, abyś prowadził nas. Abyś dał nam Twojej mądrości, Twojej roztropności, abyśmy we właściwy i dobry sposób umieli przedstawić temat cierpienia. Cierpienia, które dotyka wiele ludzi. W swoim życiu każdy przechodził różne cierpienia, ale Ty jesteś z nami podczas tych cierpień i z tego się bardzo cieszymy. I za to Ci jesteśmy wdzięczni. Prowadź nas zawsze ku Tobie i, i zostań z nami teraz w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Drodzy, zaczynamy nowy cykl kwartalny Studium Biblii. Ten cykl ma tytuł W tyglu z Chrystusem. Myślę, że warto sobie wyjaśnić pewne pojęcia. Co to jest tygiel? Naczynie, w którym... Oczyszczało się zwłaszcza złoto, srebro z jakiegoś żużlu naleciałości, tak, żeby to był czysty metal. Wiem, Można że... było stosować do innych rzeczy. oczywiście, Wiem, że mam ale tutaj dwie specjalistki do tego. Dwie specjalistki w tym zakresie, także może też troszkę takiego przybliżenia. Czym do czego tutaj padła od, m, informacja o tym, że to był. Że to było naczynie używane do oczyszczania szlachetnych metali, ale jeszcze do czego służą tygle? Tygiel to jest naczynie żaroodporne, to jest naczynie ognioodporne, wytrzymujące bardzo wysokie temperatury. I w tyglu rzeczywiście można wytapiać metale, szczególnie szlachetne metale, ale tygiel służył również do spalania różnych substancji. No, ciekawe, ja może mniej tutaj chemicznie, ale jest takie powiedzenie też dotyczące relacji społecznych, relacji międzyludzkich. Mówi się o pewnych miejscach świata, że to są tygle narodów, czyli takie miejsca, w których zachodzą różne gwałtowne zmiany społeczne, w których mieszają się różne warstwy społeczne narodowościowe, religijne. To czasem tworzy ciekawy układ, ale czasami tworzy też taką mieszankę wybuchową, która no, powoduje, że, że dzieje się tam coś niedobrego. Chyba podobnie jak w tyglu, prawda? Jeżeli się zmiesza ze sobą niewłaściwe substancje, no, to później może przynosić to niespodziewane, niespodziewane negatywne efekty. W języku polskim istnieje też takie określenie w tyglu doświadczeń. No właśnie. Czyli mm -hmm. mówi się o człowieku, który ma jakieś duże problemy, przechodzi przez jakieś trudne chwile, że jest w tyglu doświadczeń, więc w języku powszechnym, niebiblijnym, też mm -hmm. to sformułowanie funkcjonuje. To już wiemy, czym jest tygiel, ale mnie zastanawia także tytuł tego studium: W tyglu pasterza. No. Nie, nie znam dokładnie wyposażenia bacówek pasterskich, ale wydaje mi się, że tygli tam nie ma. Jest to przenośnia tylko. Mm -hmm. Każdy pasterz też może mieć tygiel. Każdy człowiek może mieć. Mm -hmm. Więc tutaj będzie przedstawiony w naszym studium e, będzie przedstawiony pasterz i, i jego trzoda. E, on się opiekuje tą trzodą, on reaguje na różne sytuacje, więc tutaj po prostu będziemy mówili o pasterzu, ale też i tych trudach, w jakich mogą znaleźć się jego owce. Dziękuję bardzo. Tym pasterzem jest Bóg. A w Księdze Malachiasza w trzecim rozdziale i w trzecim wersecie czytamy o takim specyficznym działaniu Boga. Jeśli, jeśli chcecie, mogę przeczytać ten werset. Proszę bardzo. Przeczytam dla kontekstu z drugim wersetem. Lecz kto będzie mógł znieść dzień, dzień Jego przyjścia? Mowa o Bogu. I kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż On jest jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać panu ofiary w sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. To już naszym widzom zostawiam e, znalezienie znaczenia określenia folusznik, o którym rozmawialiśmy tutaj przed naszym nagraniem. Ale generalnie nasze studium tego kwartału będzie poświęcone znaczeniu. Doświadczeń i miejscu Boga w doświadczeniach, trudnych doświadczeniach ludzi. Będziemy mówili o tym, co Biblia mówi na temat cierpienia. Będziemy szukali zrozumienia przyczyn, sensu, wartości, ale myślę, że jednym z głównych odkryć, które mogą nastąpić w ciągu tego kwartału, do, i dlatego bardzo zachęcam do studiowania, tego, tych lekcji biblijnych, Biblii, uczestniczenia także w oglądaniu naszych audycji, będzie odkrycie, że Bóg jest także Bogiem cierpiącym. Jest Bogiem współczującym w cierpieniu, ale także jest Bogiem cierpiącym. W tym tyglu był Jezus również. Tak, dokładnie. No, to będzie takie centralne miejsce tygla. O którym jeszcze będziemy w kolejnych naszych studiach rozmawiali, ale a, patrząc na, na nasze życie, też mam przyjemność tutaj być w gronie ludzi bardzo doświadczonych życiowo. Kiedy następuje większy rozwój duchowy w czasie pokoju czy w trudnych chwilach życia? No na pewno um, stajemy się bardziej doświadczonymi, stajemy się bardziej współczującymi, bardziej takimi ludzkimi wtedy, kiedy sami przez coś przechodzimy. Ja wiem, że miałam pewne przejścia i gdy po pewnym czasie Mogłam lepiej zrozumieć te osoby, które mogą przez podobne przejścia przechodzić. I inaczej patrzę na wiele rzeczy. Ja tylko mogę powiedzieć tak. Ja jestem osobą, która niedawno się nawróciła i pamiętam trudne sytuacje moje życiowe, kiedy byłam osobą niewierzącą. Było mi wtedy znacznie trudniej. Ja odkąd. Zostałam chrześcijanką, od, odkąd zaczynam poznawać Boga, to te trudne momenty, które mnie spotykają, jest mi znacznie łatwiej przez nie przechodzić. Mąż... Generalnie mówi się, że jak trwoga, to do Boga. Kiedy jest źle, niebezpiecznie trwoga, ludzie zwracają się do Boga. To jest takie powiedzenie, bym powiedział, w świecie. Ktoś na to zwrócił uwagę i na pewno jest to prawdą. A ja chciałbym tak poprosić troszkę o rozwinięcie tej myśli yy, Anny. Dlaczego w momencie, kiedy jest się związanym z Bogiem, przechodzi się to doświadczenia lepiej, łatwiej? To jest prosta odpowiedź. Jak yy, byłam osobą niewierzącą, to Uważałam, że wszystkie problemy, które mnie otaczają, muszę załatwić sama, że nie mam żadnej pomocy znikąd. Jak poznałam Boga, to wiem, że Bóg mi towarzyszy, że Bóg y, pomaga mi nieść ciężar, który w danym momencie dźwigam, i wiem, że to czemuś służy, że to jest po to, żebym stała się może lepsza, żebym lepiej coś zrozumiała i mam nadzieję, że to kiedyś się skończy i zobaczę Boga twarzą w twarz. To jest ogromna różnica. Dziękuję, to jest, to jest bardzo ciekawe. Czyli doświadczenia służą temu, żeby zrozumieć bardziej tych, którzy przechodzą przez podobne problemy. Doświadczenia służą temu, żeby Zobaczyć też, doświadczyć działania Boga i Jego bliskości. Czy jeszcze jakąś wartość takich trudnych momentów życia możemy znaleźć, tak aby znaleźć w nich pozytywne aspekty? Jest to rodzaj, bym powiedział, takiego szkolenia. Mhm. Tak jak powiedzmy ciężarowcy podnoszą ciężary i im więcej tych ciężarów sobie dokładają, stają się mocniejsi i więcej potrafią podnieść. I my gdy przejdziemy przez różne takie trudności, będziemy na pewno lepiej przygotowani do znoszenia kolejnych może większych problemów i trudności. Wytwarza się taki hard ducha i y, wtedy oczywiście jeżeli... Y, My nie oddalamy się od Jezusa, tylko do Niego się przybliżamy. Wtedy to wychodzi nam na dobre. Mhm. A poza tym ta droga jest drogą z Bogiem. Mamy doświadczenia z Bogiem, uczymy się życia z Bogiem, uczymy się jak Bóg nas prowadzi, uczymy się zaufania do Boga, uczymy się, jakim On jest. To są wszystko bardzo cenne efekty doświadczeń. Ja z ostatnich tygodni, miesięcy, może nie, nie tyle moich doświadczeń, co mm, obserwując doświadczenia innych osób, wyciągam jeszcze jeden wniosek, że czasami przejmujemy się naprawdę mało ważnymi rzeczami. Kiedy w ostatnich kilku miesiącach miałem do czynienia z ludźmi, którzy musieli w szybkim czasie opuścić swoje domy, z jedną walizką, Cały dobytek swojego życia, iść w nieznane, to ich doświadczenia i obserwacje, i jakieś współuczestnictwo nauczyło mnie, że naprawdę nie warto się przejmować pewnymi drobiazgami, które w takim normalnym czasie urastają do, do rangi dużych problemów, a tak naprawdę są mało ważne. Chcemy skupić się na pasterzu. Na pasterzu, który ma swój tygiel. Tak, Pasterze zazwyczaj mają, nie wiem jak się to narzędzie nazywa, ale narzędzia do wyrabiania sera. A, ale tutaj mamy do czynienia z pasterzem i tyglem. Dowiedzmy się troszeczkę więcej na temat tego pasterza. Chciałbym, żebyśmy przeczytali trzy teksty Biblii mówiące na temat Boga jako pasterza. Poproszę o przeczytanie Księgi Izajasza 40 rozdziału i 11 wiersza, Księgi Ezechiela 34 rozdziału i 12 wiersza. I Księgi e... Izajasza ile? 40 rozdział 11 wiersz, Księga Ezechiela 34 rozdział i 12 wiersz. To ja znajdę. Mhm. I Ewangelia Jana, dziesiąty rozdział od czternastego do szesnastego wiersza. Jak pasterz będzie pasł swoją czodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie. Dobrze. Anno, poproszę. Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je ze wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. Julianie, poproszę o tekst Ewangelii. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca, i życie swoje kładę za owce. Mam je inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dziękuję bardzo. To są naprawdę przejmujące słowa Biblii. Spróbujmy sobie wyjaśnić, przybliżyć, dlaczego Bóg się przedstawia w roli. Pasterza w Piśmie Świętym i jaki obraz pasterza nam się wyłania z tych trzech tekstów Biblii. Chciałam powiedzieć, że zarówno w Starym Testamencie, jak i Nowym Testamencie, Pismo Święte mówi o dobrym pasterzu. Że Bóg jest dobry, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. I Dlaczego tak się mówi? Jaki, jak, jacy są pasterze? Na wschodzie pasterze są tacy, że oni znają swoje owce prawie z imienia. I oni idą, a owieczki podążają za nimi. Co chwileczkę woła je którąś, tam ogląda się, jak której zostaje, to on ją woła i ona biegnie. Inaczej spoś, po, patrz, obserwowałam na y, pasterzy u nas tu w Polsce, na niektórych. Naprawdę y, no, to nie wyglądało za ładnie. Muszę powiedzieć, że y, rok temu z Julianem y, byliśmy w Zakopanem i y, y, wędrowaliśmy po, po moich dawnych miejscach. To była Antałówka. I nagle ja znalazłam owce. Owcę, która leżała, yy, zakolczykowana, i yy, o głowę podnosiła tak. I widać było, że ona nie ma siły, że potrzebuje pomocy. I wtedy, co myśmy zrobili? Myśmy wiedzieli, bo ona była duża owca, że my nie damy rady jej wydwójkę wziąć do drogi. Ale yy, Wróciliśmy do domu z moim bratem, we trójkę, bardzośmy się umordowali, do samochodu, do bagażnika. Przywieźliśmy ją do domu, napoiliśmy, daliśmy jej wodę z solą troszeczkę, no i owca wydobrzała. Niesamowite. No, pan Jezus też przeciwstawiał najemników yy, i pasterzy, prawda? Siebie przedstawiał jako dobry pasterz. Jakie cechy tutaj nam się pojawiają w tych... Relacjach dotyczących pasterzy. Tak, pasterz jest takim synonimem w Biblii najczulszej, największej opieki. Jest takim symbolem bardzo bliskim ludziom czasów w Biblii, dlatego że w Izraelu no, hodowla owiec była czymś bardzo powszechnym. Więc osoby, które czytały słowa czy słuchały słowa proroków mówiące o pasterzu, od razu miały Wyobraźnie i wyobrażenie tego na wyciągnięcie ręki. Mogły nawet rozejrzeć się dookoła i zobaczyć stado owiec, pasterza i skojarzyć właśnie postępowanie Boga. Ale dla nas, dla których jest to troszkę abstrakcyjne, porozmawiajmy o tym, jakim pasterzem jest Bóg. Proszę bardzo. Ja myślę teraz o Dawidzie. Jest powiedziane, że on. Walczył z lwem, z niedźwiedziem, żeby ochronić swoje owce. A tutaj czytałem z Ewangelii Jana: Jezus powiedział o sobie, że jest tym dobrym pasterzem i mówi: Ja życie swoje kładę za owce. Pasterz czasami rzeczywiście ryzykował życie. I dlatego to jest taki dobry symbol pasterza, którym jest Bóg. I no, on oddał życie swoje za nas. Nie się skojarzył Mojżesz. Mojżesz był przygotowywany przez Boga na tego przewodnika całego narodu izraelskiego. Mojżesz odebrał świetne egipskie wychowanie, ale potrzeba było 40 lat bycia pasterzem. Pasterzem owiec, żeby Mojżesz dojrzał do tej funkcji, którą pełnił przez następne kolejne lata w swoim życiu. Do tego, żeby być pasterzem dwumilionowego stada ludzi. Tak, tak to prawda. Tak. To prawda, że to była wielka, wielka szkoła. Hmm, proszę. Chciałam przeczytać fragment z książki Życie Jezusa. Adwentystycznej pisarki Ellen White. Gdy pasterz prowadzi swoje stado przez skaliste wzgórza, przez lasy i dzikie wąwozy na porosłe trawą polany nad brzegami rzek, gdy całymi nocami samotnie czuwa nad nimi, chroniąc je przed rabusiami, troszcząc się o chore i słabe, życie jego staje się jednym z ich życiem gorącej i czułe przywiązanie jednoczy go z obiektami jego troski. Jakkolwiek duże by nie było stado, pasterz zna każdą owcę. Każda ma własne imię i odpowiada na imię, na wołanie pasterza. Piękna Puęta. No, pasterz jest symbolem takiej czułej opieki i stawania w obronie życia swoich owiec. Ale oczywiście, najważniejsze. Piękniejszym i chyba najważniejszym fragmentem Biblii mówiącym o tej relacji Boga z człowiekiem jest psalm 23. Estero, czy mogę Cię prosić o zadeklamowanie tego psalmu. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną, laska twoja i kij twój mnie strzegą. Zastawiasz przede mną stół wobec nim przyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Fantastycznie. Myślę, że dobrze byłoby, gdyby każdy z nas ten psalm znał na pamięć i mógł go przytaczać w różnych sytuacjach, przede wszystkim w trudnych momentach życia. Ale popatrzmy na treść tego psalmu i znajdźmy w nim, to przesłanie Bożej opieki w trudnych sytuacjach. A ten psalm zaczyna się oprócz przedstawienia Boga jako dobrego pasterza słowami, że pokrzepia moją duszę, prowadzi mnie właściwi, właściwymi ścieżkami, czy tak jak mówią inne przekłady, ścieżkami sprawiedliwości. Czym są te ścieżki sprawiedliwości, te właściwe drogi, którymi Nasz pasterz chce nas prowadzić. Owce nie wiedzą, dokąd mają iść. To pasterz prowadzi owce i prowadzi je czasami w takie miejsca, które mogą się nie podobać owcom, ale pasterz wie, dlaczego je tam prowadzi. To on jest nad nimi, czuwa. On lepiej rozumie wszystkie sprawy. I dlatego jest przedstawiony jako ten, który prowadzi i nad zielone niwy, i nad krystaliczne wody, ale też prowadzi czasami w ciemną dolinę, przez którą owce nie chciałyby może iść. Czym są te, te właściwe drogi, te właściwe ścieżki sprawiedliwości? Którymi pasterz chce nas prowadzić. To są drogi, mhm. które prowadzą do właściwego celu. A tym właściwym celem jest zbawienie każde, każdej owieczki, każdego człowieka. Poza tym ścieżka ta służy również temu, żeby ta owieczka, ten człowiek został tak ukształtowany, żeby odzorowywał. Swoją osobą, swoim, swoim charakterem pasterza, czyli naszego wielkiego Boga. Czyli to są ścieżki ukształtowania naszego życia. Tak. W taki dobry sposób, sprawiedliwy sposób, tak, by, byśmy postępowali tak jak Pan Jezus. Jest także mowa, od, oprócz ścieżek sprawiedliwości, do tego przechodzenia przez doliny cienia śmierci. No, brzmi to bardzo, bardzo groźnie, ale ja zastanawiam się, w jaki sposób owce się dostają do takich ciemnych dolin śmierci. A w Palestynie przejście między pastwiskami czasami prowadziło przez wąwozy, jary, takie ciemne, nieprzyjemne miejsca. Czy owce same siebie tam sprowadziły? Czy ktoś je tam prowadził? Na to pytanie są dwie odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź to musimy sięgnąć początków. Bóg ani dla owiec, ani dla nas ludzi nie planował niczego mhm. złego. Stworzył człowieka, umieścił go w fantastycznym otoczeniu, gdzie nie było ani chorób, ani śmierci, ani nieszczęścia. To człowiek wybrał swoją drogę i wobec powyższego... Jakbyśmy nie patrzyli, to konsekwencją wchodzenia w tą dolinę cienia śmierci jest ta pierwsza konsekwencja, czyli ten wybór, zły wybór człowieka. Ale ponieważ żyjemy na tym świecie, gdzie panuje zło, panuje grzech, gdzie nieszczęście jest znacznie częstsze niż, niż szczęście, dlatego pasterz prowadzi nas przez te przez te ciemne doliny, żebyśmy my potrafili e, doświadczyć jego działania, doświadczyć jego ratunku, doświadczyć, prowadzi nas najkrótszą dla nas drogą, najlepszą dla nas drogą, żebyśmy doszli do tego celu, a e, przy okazji może e, doprowadzili Współpracując z pasterzem, doprowadzili jeszcze innych, którzy są w naszym otoczeniu. Dziękuję. Chciałam jeszcze powiedzieć, że w, w tych terenach, w Izraelu, ciemność tak nagle następuje o pewnej godzinie, i po prostu pasterz idąc może nieraz, no, Gdzieś tam być już się zrobi ciemno. Albo na przykład y, są y, zbocza, góry i, i rwące potoki, i czasami my, czy owce, tego pasterza, a my na co dzień stajemy wobec takich trudnych sytuacji, które nam, które nie są dla nas łatwe. Ale gdy my klękamy, prosimy Boga, Boże, pomóż nam, ważne jest, żebyśmy zrozumieli, że Bóg jest z nami w tych różnych trudnościach, żebyśmy yy, prosili Go o pomoc, a nie odsuwali się od Niego. Dziękuję. Tu padło bardzo ważne stwierdzenie, które znajduje się w samym sercu tego a, psalmu, w samym środku tego psalmu. Zła się nie ulęknę. Boś ty, Dlaczego? Boś ty, boś ty ze mną. Boś ty ze mną. Prawda? To jest najważniejsza prawda w czasie trudnych doświadczeń pewność tego, że Bóg jest z nami. Mhm. Generalnie, jak patrzę na ten psalm, to on jest bardzo taki pozytywny, zachęcający. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Mhm. On na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie, duszę moją pokrzepia i tak dalej. I później mówi: Choćbym nawet szedł ciemną doliną, to zła się nie ulęknę. Generalnie Bóg nas prowadzi nie do jakichś ciemnych dolin i, i przepaści i trudnych chwil, ale czasami Widocznie musi tak zrobić. I dlatego mówi: Choćbym szedł taką ciemną doliną, to ty jesteś ze mną i ja się nie będę bał. Dziękuję. Czasami te ciemne doliny muszą być po to, żeby dojść do lepszych pastwisk. Nie ma czasami tak. innej drogi. I może na początku wzbudza to strach, powiedz, że muszą w takie miejsce wejść, ale zaufanie pasterzowi. Owocuje tym, że trafiają w bezpieczne miejsca. No i właśnie, też ten psalm mówi o takich korzyściach. Jedna z tych korzyści to zastawianie stołu na oczach wrogów czy wobec nieprzyjaciół. Drodzy, zastanawiam się tutaj, kim są nieprzyjaciele? Ja myślę, że Dawid miał bardzo dużo wrogów w swoim życiu i musiał uciekać przed Saulem i być może z tego względu tak pisał o wrogach bo w, ja nie wiem przynajmniej gdy myślałem o swoim życiu nie pamiętam o takich wrogach którzy by na mnie nastawali mhm. po prostu może nie jest czasami łatwo ale w, nie jest Zetknąłem się chyba, no przynajmniej sobie nie przypominam, wrogów jakichś. Więc w życiu naszym może być różnie. Jedni mogą mieć takich wrogów, sąsiada, który będzie cię gnębił, albo, nie wiem, kogoś w pracy, który chce wygryźć z tego stanowiska, albo jeszcze coś innego. Ale Bóg jest tym, który zastawia obficie stół, Niech ci nieprzyjaciele patrzą na to, jak tobie się powodzi, bo on jest z tobą. Mhm. Proszę. Ale chciałabym powiedzieć, że to są taki, tacy widoczni nieprzyjaciele. Ale naszym niewidocznym nieprzyjacielem to jest szatan. I chciałam przytoczyć werset z listu do Efezjan, 6 rozdziału, 12 wiersz. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I to są takie niewidoczne, które nam gdzieś tam, o, coś nam, yy, my się nie spodziewamy czegoś. I on, szatan jest bardzo inteligentny i on wie, z której strony zaatakować każdego. Jednego atakuje, bo lubi duże domy, inny duże, piękne auta i ktoś inny lubi ładne kobiety, a jeszcze w małżeństwie nie jest mu łatwo. Także on wie, gdzie ma kogo atakować i on... Odnosi zwycięstwa, jeśli my oddalamy się od Jezusa. Dziękuję bardzo. Ja zazwyczaj definiuję sobie tak, że wrogiem jest ten, kogo ja uważam za wroga. Nawet gdy padały tutaj przykłady Dawida, prawda? Dawid, owszem, może, można patrząc z zewnątrz, mówić, że Saul był jego wrogiem. Ale Dawid nie traktował Saula jako wroga, no, oczywiście. prawda? Oczywiście. A traktował go jako króla, który no, niezbyt dobrze się do niego odnosi. Biblia też podpowiada, jak radzić sobie z tymi, którzy źle wobec nas postępują. Dwa, dwa takie bardzo ważne teksty Biblii dwa bardzo ważne przesłania. Pierwszy Anno, poproszę cię o Ewangelię Mateusza, 5 rozdział 44 wiersz, a ja może przeczytam y, fragment Listu do Rzymian, 12 rozdziału od 18 do 21 wiersza. A ja wam powiadam: miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Dziękuję. Jeśli to jest możliwe, o ile to od was zależy? Zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi. Nie szukajcie zemsty sami, umiłowani, ale pozostawcie miejsce gniewowi Boga. Napisano bowiem do mnie należy wymierzanie kary. Ja odpłacę, mówi Pan. Przeciwnie, jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli jest spragniony, daj mu pić. Gdy tak czynisz, Rozżarzone węgle sypiesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Wydaje mi się, że to jest bardzo podniesiona wysoko poprzeczka. Tak czytając te słowa, no skonfrontowałem się z realnymi sytuacjami, w których stają dzisiaj ludzie. Jak miłować kogoś, kto. Napada na dom. Jak miłować kogoś, kto zabija najbliższych? Jak miłować kogoś, kto poniża godność moich przyjaciół, moich krewnych? Jak miłować na przykład zdrajcę i umywać mu nogi, jeśli się Dokładnie. wie, że on cię zdradzi i wyda na śmierć? Albo jak wisząc na krzyżu, cierpiąc strasznie, Prosić Boże, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. To nie jest łatwe, ale Jezus dał nam przykład, że to jest możliwe. Ja tak myślę, gdyby tam, gdzie teraz toczy się wojna, ludzie zachowali się tak jak Jezus. Jak zupełnie inaczej by wszystko mogło się potoczyć. Jakby się I tak do... zachowywali, to by nie było w ogóle wojny. No więc o to chodzi. Dlatego nadal to jest prawda. I jeśli ktoś mówi, jakie jest wyjście z tej wojny, taki, jaki podał Jezus. Miłować nieprzyjaciół. I jak jest głodny, daj mu chleba. Nakarm go. Napój, jak chce pić. I, i, I to by rozwiązało wszystkie problemy ludzkie. Drodzy, to są dla nas takie tematy abstrakcyjne, które znamy z relacji opowieści tych, którzy są wśród nas. Ale naprawdę... Chyba trzeba także naszych modlitw od tych, którzy mają miłować tych nieprzyjaciół, żeby potrafili, widząc to co, to, co widzą, to, co robią ci nieprzyjaciele. Ten psalm mówi także o dobrodziejstwach, które daje pasterz. Ja tylko wyliczę: odpoczynek na zielonych pastwiskach, prowadzenie nad wody spokojne, pokrzepianie duszy. Postawienie zastawionego stołu. Namaszczenie oliwą, która służyła do tego, żeby namaszczać rany wtedy, kiedy owca się zraniła, kiedy, kiedy czy w tłoku w stadzie, czy gdzieś o jakieś kamienie zraniła sobie którąś z części, części ciała. I wreszcie przelewający się kielich. kielich. Zobaczcie, ile... Korzyści płynie z przechodzenia przez tygiel pasterza. A może inaczej, przechodzenie przez tygiel za pasterzem albo z pasterzem. Tyle dobrodziejstw, które pasterz chce nas zaopatrzyć w tych trudnych momentach. Ścieżki, którymi prowadzi nas pasterz, to są te ścieżki, którymi on sam kroczył. Wobec powyższego, to co mówisz, jest. Dokładnie tym, że Bóg doświadczył wszystkiego, czym nas doświadcza. Ale na końcu tego tygla pasterza jest pewna obietnica. Zamieszkam w domu Pana na długie dni. Te długie dni to jest symbol życia bez końca. Przechodzimy przez ciemne doliny. Ale w tej najciemniejszej dolinie warto chyba mieć także wizję tego, co będzie po drugiej stronie tego jaru, wąwozu, tego ciemnego miejsca. Dom Pana, dom Ojca. Mhm. Chciałabym jeszcze przytoczyć yy, tekst z listu do Rzymian, ósmy rozdział 28 wiersz. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Czyli Bóg działa z nami. Nawet jeżeli my cierpimy, mamy różne trudne sytuacje, to Bóg wie, że te trudności są nam potrzebne i on nas wzmacnia. Dziękuję bardzo. To jest bardzo dobra kwintesencja naszego dzisiejszego studium. To było studium. Pierwsze studium w tym sezonie. Będziemy mówili dalej w kolejnych tygodniach o różnych aspektach przechodzenia przez trudne doświadczenia i momenty życia. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że przede wszystkim mamy pasterza, który, który troszczy się o nas. Dowiedzieliśmy się, że czasem znajdujemy się w ciemnych dolinach, gdy się sami zagubimy, albo czasem przez te ciemne doliny prowadzi nas pasterz. pasterz. Mhm. Ale te ciemne doliny czasem są najlepszą drogą do najbardziej obfitych łąk. Jest cel największy. Tutaj ten psalm mówi, że łaska towarzyszyć mi będzie. Dosłownie mówi, że łaska będzie ścigać nas, że będzie dawać takiego, taką dużą motywację do tego, żeby przejść przez ten tygiel i znaleźć się w końcu w domu Pana. Ale chyba, drodzy, największa wniosek, największy wniosek i największa lekcja z tego studium, który będzie rozwijane w kolejnych tygodniach, to to, że Bóg jest współczujący i cierpiący razem z nami, że Jezus jest z nami w tej dolinie śmierci. Zapraszam na kolejne studia tego sezonu. To będą naprawdę ważne tematy dla naszego codziennego życia i postrzegania Boga. Zakończmy dzisiejsze studium modlitwą. Ojcze drogi, dziękujemy Ci za to, że Ty, jak pasterz, troszczysz się o swoje owce, troszczysz się o nas, że Ty nas prowadzisz, że. Starasz się dać nam to, co najlepsze. Czasami nie rozumiemy ciebie, nie wiemy dlaczego tak jest albo inaczej, ale prosimy Cię, daj nam takiego zaufania do Ciebie, jak mają owce, które idą za pasterzem, nawet w ciemne doliny. Obyśmy pokładali nadzieję w Twoim działaniu, w życiu naszym i żebyśmy mogli doświadczać już tutaj. Wiele radości, a kiedyś cieszyć się życiem wiecznym. W imieniu Jezusa wysłuchaj nas, te, wysłuchaj tej modlitwy. Amen. Amen. Amen.